Furka. Ten kalendarz to jest porządnie zrobiony. O kurczę. Szminę. Znowu nie będziemy mogły wydłubać. Czym by ją wydłubać? Piękny kolor, czy nie? Podoba ci się? Tutaj jest gdzieś, gdzie on jest, tu jest dołek. Tak? Nie, tu ten otwiera. O, miś. Misia, zostaw, zjesz jak wrócisz. Cześć. Już się ogarnęłam. Już nawet jest pora na kawę, już jestem po wszystkich witaminach. Powiem wam, że mam dziś jakieś dziwne zachcianki. Mam ochotę na kanapkę z chleba razowego, z awokado i mam ochotę na truskawkowy serek homogenizowany, najlepiej z bułką pszenną. No w sumie chyba to wszystko. A nie, mam jeszcze tu kawałek ciasta z wczoraj, które kupiłam w piekarni z makiem. Na nie też mam ochotę. Tylko pytanie, czy ja to wszystko zjem. Nie wiem, od czego zacząć. Może zacznę od kalendarza. Oby dziś nie było herbaty z czosnkiem, bo tam wiem, że się niektóre smaki powtórzą. Wczoraj Dawid wypił herbatę z czosnkiem, bo nie dałam rady. Nie dałam rady. Dawid mówił, że okej. ale właśnie opowiedziałam, że jak jeszcze trafię na ten smak czosnkowy, nie wiem czy będzie. Właściwie to tam było 3% czosnku, więc to ten czosnek to był taki dodatek. Ale jak jeszcze na nią trafię, to już mu zostawię, niech sobie zaparzy, będzie mieć gorącą. Będzie aromat parował. Okej, to zobaczmy, co ja tam mam na dziś. Kurczę, tak jeszcze chodzi za mną, znaczy chodzi za mną, właściwie to nie tyle za mną chodzi, co mam w lodówce takie warzywa jak marchewkę, buraki i one tak, no już powinnam coś z nimi zrobić i myślałam, żeby zrobić sok z nich w sokowirówce, ale totalnie właśnie na to nie mam ochoty, żeby ten sok wypić, sok z buraków albo z marchewki. Ja jedynie toleruję sok z pomarańczy, ewentualnie jabłkowy, taki świeżo wyciskany. Jak sobie pomyślę o czymś innym, to już od razu. Chyba, że dla Dawida wycisnę. Tylko, że znowu całe to ustrojstwo myć, to nie wiem, zastanowię się. I chciałam jeszcze sobie pazury dzisiaj zrobić. No, bo pasowałoby już ogarnąć je. Dobra, dzisiaj jest czwarty dzień już, tak. Gdzie jest czurka? Tu mam ją. O, jakiś cukierek. O. Matko, nic nie rozumiem.
postanowiłam pójść w najzdrowszą opcję. Doszłam do wniosku, że jak się tym nie najem, to zjem wtedy serek homogenizowany, a zacznę od czegoś zdrowego. Ojejku, słuchajcie, mam kawę, ciacho, cukiera. Tu jeszcze kończę herbatę. Herbata jest o wiele, wiele lepsza niż wczoraj. Najbardziej czuć hibiskus. Ale o, ja właśnie się przymierzam do pazurów i pokażę Wam moje zbiory. Co ja tu mam? Tutaj jest do zmiękczenia skórek. Już mi się to kończy, to już nawet jest przeterminowane teoretycznie, tak mi się zdaje. Nie liczyłam, ale tu jest 24 miesiące, a już to długo mam. No, ale działa. Narzędzia. Takie mam kolory, plus jeszcze, tutaj one są. Takie mam kolory, plus jeszcze ten, tego nie pomalowałam. To jest taka lekko przezroczysta, lakier 3 w jednym. Taki lekko różowy. Waciki bezpyłowe. O, tu jest ciekawy gadżet. To jest, zobaczcie, chyba Wam to już kiedyś pokazywałam, do skórek. Oczywiście ich tu jest za dużo. Ja używam na przykład tych, zaraz Wam pokażę na którymś palcu. Gdzie jest na przykład dziesiątka, nie ósemka? Nie, ósemka jest na kciuk. Czy ja to zrobię jedną ręką? No, mniej więcej tak się tego używa. Jakby zmniejsza Wam to ryzyko zalania skórek. Chociaż ja już mniej więcej umiem nie zalewać skórek. To do zdejmowania. Tutaj jest ten taki piłujący blok polerski. Tu jest z Rossmana, jak to się nazywa, ta szlifierka. To jest. Ojejku, wyleciało mi to z głowy. I ma tu różne końcówki, tylko że kosztuje około 20 zł. Ja tego używam głównie do skórek, bo to najlepiej się sprawdza do skórek. To się nazywa, frezarka to się nazywa. O. Tu mam jakieś pyłki. Właśnie coś mnie kusi, żeby sobie użyć tego biało-czerwonego albo złotego. Jeszcze nie wiem, no na pewno obu nie użyję. Tutaj dostałam w gratisie jakieś świecące te cyrkonie i naklejki. Tutaj są jeszcze naklejki do Frencha, ale tych rzeczy też nie używałam jak na razie i nie kusi mnie. A tu mam stare lakiery niehybrydowe. Czasem zdarza mi się używać, zwłaszcza mój ulubiony to jest ten Inglot 174. Bardzo taki neutralny i zdrowy. W sensie paznokcie wyglądają na zdrowe i top. Też z Inglota. Tu mam miseczkę. Można sobie tu położyć, zamoczyć ręce w wodzie z jakąś pachnącą solą i namoczyć właśnie skórki. Tu mam obcinacz i ostatnio w Rossmanie musiałam to kupić, bo moje się totalnie stępiły. I tu mam jeszcze kopytko. Lakiery to Wam pokazywałam. Dzisiaj chyba sobie na czerwono. Aceton i cleaner. A w ogóle, jeśli zastanawialibyście się, czemu ja sama robię paznokcie, to dlatego, że ja nie lubię wydawać pieniędzy na paznokcie, ponieważ one są krótkotrwałe. W sensie trzeba je robić przynajmniej raz na miesiąc. I moje serce cebulaka po prostu krwawi i płacze, jak ja mam wydać na paznokcie ponad 100 zł i wyobrażam sobie różne rzeczy, które mogłabym kupić, albo na przykład dwa lakiery mogłabym kupić i po prostu nie umiem tego, nie umiem się zrelaksować w czasie właśnie w czasie manikiru. Jest jedna sytuacja, kiedy lubię iść na pazury, bo to nie jest tak, że nie byłam, bo czasem chodzę. To jest, wiecie, taka sytuacja, jak jestem, no pamiętam jak Laura była mniejsza właśnie, jak się jest z małym dzieckiem w domu, to fajnie jest po prostu wyjść z domu, iść na te pazury, nawet się nie odzywać, poprosić o kawę, siedzieć tam, wąchać kawę, robić te pazury 3 godziny, 200 zł zapłacić nawet,
ale po prostu siedzieć po cichu i mieć święty spokój. To jest taka chwila, że ja wtedy chętnie wydam na te paznokcie. Ale jeżeli mogę zrobić je sama, to wtedy się w ogóle na tych paznokciach nie relaksuję, tylko myślę o tym, że po prostu źle dysponuję swoimi pieniędzmi. No nie wiem, no tak mam. Słuchajcie, zrobiłam pazury. Zrobiłam tu i tu taki pyłek. Ten jakby śnieg. No, czekajcie, to za chwilę Wam pokażę z bliska. Pospałam trochę. Zastanawiam się w ogóle, czy to ma sens, te moje vlogmasy, bo w nich się nic nie dzieje i raczej się nic działo nie będzie. Przyszedł mi, przyszedł oczyszczacz dzisiaj powietrza. Na szczęście nie było żadnych komplikacji, po prostu termin dostawy się przesunął, pewnie ze względu na ten czarny piątek. Pewnie było dużo zamówień. Ok, pokażę Wam pazury i zobaczę, jak mi się uda rozpakować ten oczyszczacz, to też Wam pokażę. Są po prostu czerwone z pyłkiem. I drugą stronę zrobiłam identycznie. Ok, wybraliśmy Xiaomi Mi Air Purifier Pro. Czytałam, że on ma taką wadę, że jakby nasza norma, gdzie jest przekroczona ileś tam razy, około 300%, nie wiem, poprawcie mnie, jeśli źle mówię, ale czytałam o nim, tak mi się to kojarzy, to dla niego to jest czyste powietrze, dlatego że on ma trochę inne, właśnie inne te normy. Natomiast to nie zmienia faktu, że można go włączyć i czyści to powietrze, z tym, że dla niego on sam nie określi brudnego powietrza jako brudne, ponieważ ma bardzo, bardzo wysoko, jak na, on jest na rynek chiński, tam to jest ok, a u nas są inne normy w Europie i dlatego u nas to co dla nas jest brudnym powietrzem, on traktuje jeszcze jako czyste, więc nie wiem, czy tam jest z jakąś automatyczną opcją problem, czy z czymś takim, natomiast czyści, jak już się go włączy, to pięknie czyści to powietrze, ale to, tak jak mówię, to jest to, co było w opinii, a jak go poużywamy, to ja Wam powiem, jak to jest w praktyce. Podobno teraz Xiaomi ma jakąś nową wersję tego oczyszczacza wypuścić. Ok, instrukcję muszę przeczytać. Ma oczywiście aplikację. O, jest zapakowany w taki fajny worek. Podoba mi się ten pokrowiec. Okej. Aha, tu to ma zaślepkę. Dobra, nie będę tego usuwać. Poczekam na Dawida, niech się nacieszy. Co tu jeszcze ma? Jakiś sensor. Okej, ma filtr. I tu jest kabelek. Okej, tak się chyba wymienia filtr. No, fajne miejsce na instrukcję wymiany filtra, bardzo fajne. Fajnie pomyślane, ładnie wykonany jest. I tu widzę, że jest przycisk. No, nie ma takiej gumki na dole. Ja myślałam, że on ma kółka.
Przez co za każdym razem, jak próbuję go odwrócić, to się boję, że się wywali cały. A co ma tu? A, tu ma pewnie wyświetlacz. Tak, tu ma ten swój wyświetlacz. O, i tutaj coś jeszcze jest. A, tutaj jest... Nie wiem, muszę instrukcję przeczytać. Też jakiś guziczek. No ładne, powiem wam. Okej, to do zobaczenia, pa!